jest drugi akład z czarnej pszczoły. Sobie tu można zobaczyć. Włączę światło. Jak jest zakitowany wlotek, czyli co? Mamy jeden normalnie otwór. Tutaj tak samo. Tylko tyle, że weszła pszczoła jedna. To jest gredeczko więcej. Ale jest tak. Tu jest tak. A tu dopiero zaczynają robić. A jak w hulu było. No jest. Tak. Tak, tak, tak. Trochę mniej one mają tutaj, chyba im plaster przeszkadza. No dobra, ale później wrotkami się zajmiemy. Musimy go otworzyć. No. Będzie pewnie tak samo jak tam problem. Też dostały 3,5 kg. Tak samo jak tamten okład. Daję im po tyle samo. Żadnego nie faworyzuję. Też tak samo deseczki skutują, że aj. Muszę im. Podnieść się te deseczki, żeby tak nie lepiły. Nic, kolejny on będzie znów inny. Mądrzejsze nowe doświadczenie. Ale tu widać odchodzi bardziej. To inne. Co my tu mamy? Co jeszcze za otwór? Mamy tutaj sytuację taką. To co widać, tak? To jest zamek 9, ale on jest niższy od tamtego. Tylko na pierwsze oko już taka wygląda, by pszczek głodeczku więcej. Tutaj też nie ciągną. Tak jakby pszczółek było deczko więcej. Zobaczmy. O. To jest tam barbawa. Nic nie ma. Nic nie wnoszą. Dobra. To jest. Zaczynamy patrzeć, co tutaj jest. Tu jest nakrop, jest czerwień, nie ma. Aha, po tej stronie co jest? Nie, po tej stronie jest czerwień. O, proszę, pierzga. Więc tutaj na 8 snozi od wlotka coś jest, tam nie było nic. O, tu jest. Widać minut całkiem dużo czerwi. Może ten odkład wydawał się słabszy, ale już może nadgonił sprawę. Uciekaj, uciekaj. O, te pszczółki jakby się wydają żwawsze, żywsze. No i tak wydaje się, jakby było ich trochę więcej. Czerw, jak widać, jest zgrabny, zwarty, piękny. Tu matki nie ma, jest miód. No i co my tu dalej mamy? Po tej stronie matki nie widać, jest resztki czerwia. Tu jajeczek chyba nie ma.
Dobra. Zobaczmy dalej. Bo te pszczoły są mniejsze. Co? Będziecie gryźć? Nie, nie będziecie. Jesteście delikatne. Co my tu mamy? No jest czerwień. No tutaj to jest ładny czerwień. Nie, to wiem. Ten czerw tutaj jest ładniejszy od tamtego schyła. No. Trochę miedziko. To jest pierwsza smoza, którą same zbudowała. Wow, się kroi już aparat. Dalej, co mamy tutaj? Matki nie było widać, tutaj też nie ma. Wyglądają na żwawsze. Jakoś tak jest inaczej. Tu resztki czerwi, ale są jajeczka. Tak, 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 tak. Czy są? Są jajeczka. Dobrze, pięknie. A matuli? Matki nie widać. Proszę tak dalej. No, tu jest nakrop. Pierzga. To nie jest dużo pierzgi, w przeciwieństwie do wigwamy. Tu nie jest dużo więcej pierzgi. Dobra. No. Patrzmy dalej. Szukajmy mamusi. Szukajmy mamusi. Tu mamy, jest czerw, trochę miodu, opa, musi, on tu jest piękny czerw, no te pszczółki są takie zawsze, aj, 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 czerw jest też ładniejszy, mamusi jeszcze nie ma, o jest mamusia na kolejnym. I ten kit jest taki kurczę świeży. O, tu jest mamusia. No jest czerw, już widać, ten czas jest ładnie pociągnięty. Tu są tu kitowały otwory. Chciałbym zmienić, ale ta rodzina wygląda na fajniejszą. O, tu jest czerw. Ciemiedziko. Mamusia przeszła pewnie na drugą stronę. Tak jest, mamusia przeszła na drugą stronę. I tu jest czerw, miedzik. Wejdźcie, wejdźcie dziewczyny, wejdźcie. No, chcę to słuchać. No, uciekaj. No i tu mamy trochę czerwiu, trochę tego, trochę owego. Dobra, jeszcze nie będę im otwierał. Tak to wygląda. Czerwiu.
Tutaj są jajeczka. Nie widać jajeczek. Jajeczek nie widać. A po tych to już jeszcze czerw. One wydają się być żwawsze, żywsze. Najkrótsze. To jest też czerw. Widać. Nie widać jajeczek. Ani takiego czerwiu w larwach niezakwiapionego. Dokładnie było, a tu jest tego. Dobra, zamykamy, bo coś wiatr się robi, hałas jest.